Gigantyczne emocje za nami. To były naprawdę emocjonujące zawody. Bogdan Pukowiec, wiceprezes zarządu Totalizatora Sportowego, gościem studia Kawaliada Warszawa 2023. Panie prezesie, dzień dobry. Nie brakowało tych emocji. Pierwsze wrażenia pana po konkursie dużej rundy? No super, no jak często na Kawaliadzie oczywiście kibicowałem polskim zawodnikom. Moim ulubieńcem oczywiście jest Jarek, więc było niewiele brakowało. Słyszałem mojego przedmówcę, który mówił, że być może dało się szybciej. No, też takie wrażenie miałem, aczkolwiek nawet zamieniłem z Jarkiem kilka słów, wręczając mu nagrodę, że to jednak jeszcze młody koń i no, potrzebuje jeszcze swojego dotarcia się. Jarek ale, może szykuje się na Grand Prix. Tak jest, ale cieszę się, że tak jest, cieszę się, że Adaś był trzeci i no w ogóle fajny konkurs, jeżeli chodzi o nam bliski konkurs w sercu, w związku z tym, że byliśmy jego głównym sponsorem, tak? Kawaliada to duże emocje i sport to duże emocje. Tego oczekujemy tak naprawdę od sportu, zwłaszcza jeżeli te różnice na końcu są o setne sekundy, bo tak mieliśmy w tym przypadku. Panie prezesie, Kawaliada to już właściwie stały punkt kalendarza sportowego w Polsce, ale powiedziałbym nawet w Europie. Proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia poziom sportowy właśnie i organizacyjny tego wydarzenia? Pan zna wydarzenia sportowe bardzo dobrze. Prowokuje pan, żebym mówił wam komplementy, ale na to czekam. Tak, ale mówię to szczerze. No, jak zawsze jest dobrze, no naprawdę, no trudno. Ja jasne, że z racji tego, że też organizujemy wiele eventów, więc może czasem widzę więcej ze względu na tą kuchnię, tak? Ale no, tutaj nie można się do niczego doczepić, powiem tak nieładnie. No, wiadomo, Torwar ma swoje słabe i lepsze i gorsze strony, ale generalnie uważam, że cała organizacja, atmosfera, atrakcyjność tak naprawdę zawodów, no wychodzi wam perfekcyjnie, więc generalnie bardzo dobrze. Cieszę się, że jesteśmy waszym partnerem już od lat. Myślę, że tak będzie jeszcze dalej, ponieważ no, Kawaliada już wrosła. Wczoraj nawet miałem też taką bardzo fajną rozmowę z dość znaną osobą, która potwierdziła, że to jest już, to weszło tak wasz, że tak powiem, genotyp i tak jest charakterystyczne dla Targów Poznańskich, że jest to wręcz marka rozpoznawalna być może na równi z MTP, tak? Rozumiem, panie prezesie, że jedziemy dalej, to znaczy jedziemy dalej. Za chwilę właśnie do Poznania, potem Sopot i na koniec Kraków. Oczekuje pan jakichś spektakularnych wyników w tym finale tego całego turu? No, to tak, może kibicujemy naszym. Kibicujemy Polakom, tak, no więc znowu powinienem wymienić Jarka, ale no Jarek faktycznie ma w tej chwili młodego konia i nie wiadomo, czy faktycznie da radę na cały tur, ale no w tej chwili no, stawka jest, uważam, tak wyrównana, no macie też silną obsadę zagraniczną, a stawka Polaków jest tak wyrównana, że w zasadzie jak wypada jeden zawodnik, to wchodzi drugi, no to, że mamy silną w tej chwili drużynę, potwierdza fakt, że zakwalifikowaliśmy się do Igrzysk Olimpijskich, więc... Właśnie o te igrzyska chciałem spytać. Więc to tylko potwierdza... Tak, dokładnie, no a tu mamy też zawody WKKW, no dzisiaj też już wspaniały konkurs, wczoraj, dzisiaj, a mamy, jak nie muszę tutaj wszystkim sympatykom koni, nie trzeba chyba powtarzać, że jest to rok szczególny, ponieważ nasze trzy reprezentacje zakwalifikowały się do Igrzysk przyszłorocznych w Paryżu. Będziemy tam silni, tak myślę. Totalizator w ogóle bardzo angażuje się w sport, a jeździectwo w tym całym waszym zestawie ma szczególne znaczenie. I właściwie pytanie, które mi się ciśnie do głowy, to dlaczego jeździectwo dla Totalizatora jest tak ważne? No to też przez pewną tradycję, myślę. No z jednej strony tak jak mówiłem o Kawaliadzie, która jest w waszym jakby już takim kręgosłupie, genotypie, tak samo no dla Totalizatora wyścigi na Służewcu, których jesteśmy no patronem, sponsorem, organizatorem, opiekunem, no mamy misję generalnie organizowania tych wyścigów i opiekowania się tym pięknym terenem na Służewcu, więc to jest nam bardzo bliskie. Od 15 lat
15 lat już jesteśmy tam obecni. Uważam nieskromnie też z powodzeniem, ponieważ widać jakiś progres, mimo że jest to bardzo trudna dyscyplina, myślę, że trudniejsza nawet niż jeździectwo, a korespondują z tym właśnie te aktywności również związane ze sportami końskimi, takie jak zawody jeździeckie różnego rodzaju. I tak jesteśmy właśnie tutaj, czyli jesteśmy już od kilku ładnych lat patronem, partnerem Kawaliady. Jesteśmy obecni w Baborówku, jesteśmy obecni w Sopocie. Wyścigi również w Partynicach i w Sopocie są też naszym kierunkiem aktywności. Strzegom, można wymieniać tutaj długo. Dlaczego? Bo to jakoś te konie tak do tego totalizatora już się dopasowały i to się, myślę, że to się długo nie zmieni. No. Sport jest taką dziedziną życia, taką dziedziną aktywności, która wymaga czasami bardzo dużych nakładów i zastanawiam się, co pan prezes myśli, czy sport, polski sport, mógłby się rozwijać, gdyby nie właśnie wsparcie takich mecenasów jak Totalizator Sportowy? Albo inaczej, odwracając pytanie, co by się stało, gdyby nie było takich mecenasów? Dobre pytanie. To jest, nie można powiedzieć, żeby się nie rozwijał, tak? Bo jednak na pewno znaleźliby się chętni, którzy by ten sport w większym czy mniejszym stopniu wspierali. Natomiast nie da się tego jednak zaprzeczyć, że jesteśmy największym mecenasem sportu i kultury w kraju. Nasze gry liczbowe, loterie, nasze produkty generalnie wspierają ten sport ustawowo i jakby też z definicji. Część naszego wpływu z monopolu, jaki realizujemy, jest przekazywanych na sport. Bez tego nie byłoby tak spektakularnych i pięknych obiektów sportowych, które są budowane między innymi z dopłat do gier i loterii pieniężnych. Różnego rodzaju, i oprócz tego, że przekazujemy te daniny na rzecz Ministerstwa Sportu, które później dalej właśnie dystrybuuje te środki, to jeszcze wspieramy wiele inicjatyw sportowych. Znowu można się przywołać Kawaliady i wszystkie sporty jeździeckie, gdzie jesteśmy po prostu sponsorem. Jesteśmy partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i też wspieramy naszych olimpijczyków od wielu lat. Wspieramy talenty, dużo młodych sportowców, którzy mają mniejsze możliwości właśnie finansowania swojej aktywności. I staramy się ten sport popularyzować w różnych formułach, również poprzez nasze fundacje i tych środków naprawdę przeznaczonych jest bardzo dużo, więc odpowiadając na pana pytanie, na pewno ten sport szeroko rozumiany miałby się nieco gorzej bez naszego wsparcia, ale to jest nasza misja, więc to jest duża przyjemność kontaktów i obserwowania, jak polski sport się rozwija, bo to mamy na to realny wpływ. Zaczęliśmy od emocji i na emocjach kończymy, bo to, co dajecie i to, co dzięki tym pieniądzom się pojawia, to właśnie duże, pozytywne emocje. Bogdan Pukowiec, prezes zarządu Totalizatora Sportowego, był gościem studia Kawaliada TV. Już niedługo, proszę państwa, kolejny konkurs, który będą mieli państwo przyjemność, mam nadzieję, okazję razem z nami Kawaliada TV oglądać. A my jedziemy razem z Totalizatorem Sportowym dalej, tak jak powiedziałem, już niedługo Poznań, a potem Sopot i Kraków.